Długo wyczekiwane przełamanie we własnej hali w końcu nadeszło. W sobotę 25 listopada zawodnicy chorzowskiego Clireksu pokonali przed własną publicznością drużynę Pogoni 04 Szczecin 5-3. Trener Mirosław Miozga obserwował spotkanie z poziomu trybun, ponieważ podczas meczu w Toruniu otrzymał karę zawieszenia na jedną kolejkę. Potrzebujemy tych punktów bardzo, natomiast ja cały czas podkreślam, że to jest tylko pierwszy krok na pierwszy schodek, który musimy wykonać, a tych schodów jest jeszcze sporo przed nami. Przede wszystkim mamy szerszą kadrę, tak? Wrócili zawodnicy, którzy narzekali na mniejsze bądź większe kontuzje. To gdzieś tam nam się ciągło praktycznie od początku okresu przygotowawczego. I tutaj bym jakby upatrywał zmiany, tak? Mamy w końcu prawie pełną kadrę. Więc jakby i na treningach zaangażowanie i w meczach jest zgoła inne. Dzisiaj wygraliśmy u siebie, to cieszy. Cieszy także powrót Mikołaja i innych zawodników, którzy ostatnio zmagali się z kontuzjami. Wychodzi, że tak, mieliśmy też tam trochę swoich problemów zdrowotnych, które nas nękają od początku sezonu, ale nie ma na co zwalać. Trenowaliśmy ostro, w takim składzie jak byliśmy, i to dzisiaj owocuje, tak? Ale nie możemy w tym poprzestawać, bo wiadomo, liga jest długa, dwa zwycięstwa nic nie znaczą, a trochę tych punktów już straciliśmy. Nie patrzyłbym, czy to sąsiad z tabeli, czy nie, bo już tak jak mówiłem, potraciliśmy tych punktów i teraz z każdym musimy grać o pełną pulę. Tak? I tak od początku sezonu wychodzimy z takim nastawieniem, na razie to nie wychodziło, ale obojętnie z kim gramy, chcemy wygrać. Tak? Nie patrzymy, czy ktoś sąsiad, czy niżej, czy wyżej. Niestety, tak jak powiedziałem, trzeba być skoncentrowanym przez 40 minut, nie przez 20, a my tą drugą połowę, nie chcę zwalać tego na jakiś tam brak entuzjazmu, bo nie można nam tego odebrać, ponieważ my jesteśmy tutaj drugi raz w ciągu bodajże 4 dni na Śląsku. Jest to dla nas uciążliwe w określonym składzie jeździć tutaj ze Szczecina do Katowic, z Katowic do Szczecina i tak w ciągu 4 dni zrobiliśmy takie dwie podróże, to na pewno trochę się na nas odbija. Mamy problemy personalne, nam niewątpliwie brakuje nam sił już w drugiej połowie. Potrzebujemy jakości, kiedy tej jakości braknie i nie ma już tych sił, to jest nam po prostu troszeczkę ciężej się przeciwstawić. Podjęliśmy ryzyko, 3-3-2, wycofaliśmy bramkarza. Nie powiodło się, strzeliśmy bramkę jedną, bodajże z przewagi, a straciliśmy dwie czy trzy. Dwie, także wracamy do Szczecina, nie załamujemy głów, walczymy i tyle. W nadchodzącej kolejce Clireks rozegra derbowy pojedynek z drużyną AZS Uniwersytetu Śląskiego. Czy przygotowania będą przebiegały w sposób szczególny? Przyglądając się do rywalizacji Clireksu z AZS-em Uniwersytetem Śląskim, te nasze wyniki tam często bywają poniżej naszych oczekiwań. Natomiast czy specjalne przygotowania? Nie, my koncentrujemy się na sobie. Często jest tak, że naszym największym przeciwnikiem jesteśmy my sami, tak? Więc pokonując jakieś własne bolączki, kontuzje i tak dalej, jesteśmy w stanie walczyć z każdym. Clireks obecnie zajmuje 7 miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. Wyjazdowe spotkanie 10 kolejki rozegrane zostanie 1 grudnia o godzinie 20 w hali w Katowicach-Szopienicach.